debat organizowanych przez Państwo Miasto i Forum Dialogu Między Narodami, które przeniosły się z Chłodnej 25 właśnie tutaj. Te debaty mają taki zamiar, żeby kontynuować zadawanie pytań w sprawach polsko-żydowskich, rozmaitych pytań. I tym razem ten cykl chcieliśmy rozpocząć rozmową z Agnieszką Niejadko z Komisji Organicznej do Spraw Cmentarzy i Łukaszem Baksikiem, autorem wystawy na cele codziennego użytku. Rozmową o tym, co zrobiliśmy z żydowskimi grobami. Nie co ktoś zrobił, tylko co my. I może zacznę od pytania do Łukasza, bo na przykład dla mnie, inaczej. Już nie powiem, ja już dobry wieczór. Dobrze, dobrze. Jasne. To dobry wieczór. Ja Państwu powiem, dlaczego forum interesuje się macewami, bo w zasadzie forum zajmuje się dialogiem polsko-żydowskim. Można by powiedzieć, że to nie nasza działka. Ale prowadząc program edukacyjny na polskiej prowincji Szkoła Dialogu, mamy często okazję się z różnymi tematami dotyczącymi grobów i macew zetknąć. I przeczytam Państwu to, co napisała uczennica z Końskich. Ona mówi tak. Dokładnie, mówi w ogóle o czytaniu historii żydowskiej z miejsca. Mówi, że jakbyśmy się dokładnie przyjrzeli, to byśmy już rzeczy zauważyli. Dokładnie przyjrzeli się budynkom, ale również elementom architektonicznym, na przykład linii budowli przy drodze krajowej nr 42, czy też krawężnikom subtelnie wkomponowanym w krajobraz dwóch szkół, publicznego gimnazjum nr 2 w Końskich oraz drugiego liceum ogólnokształcącego. Możemy zauważyć wytarte już fragmenty inskrypcji w języku hebrajskim. Niby żadna rewelacja, od zwykłe nieczytelne znaczki. Jakiego stopnia sięga zdziwienie i oburzenie zarazem, gdy dowiadujemy się, że powstały nie ze świeżo wydobytego piaskowca czy granitu, a z misternie obrobionych żydowskich nagrobków. To kiedy było Twoje pierwsze zdziwienie? Skąd w ogóle, Łukasz, w którym momencie zauważyłeś to, co zauważyła ta uczennica, czego nie wiem. Pewnie wielu z Państwa, ja na pewno nie chciałam zauważyć, bo byłam przekonana, że to Niemcy w czasie wojny zniszczyli te groby. Dla mnie to się zaczęło w ten sposób, że ja bardziej mnie na samym początku interesowały po prostu cmentarze żydowskie. Jeździłem jakimiś śladami tych cmentarzy. I właściwie teraz, jak patrzę wstecz, to sam się sobie dziwię, że wcześniej sobie nie zadawałem pytania o to, co się stało z nagrobkami z tych cmentarzy. W każdym razie taki moment, w którym zobaczyłem właśnie pierwszą macewę, z której wykonano żarno, to było jakieś 8 albo 9 lat temu w Kazimierzu Dolnym. To po prostu zatrzymałem się z małą grupą przyjaciół w Kazimierzu, gdzie oglądaliśmy cmentarz, jeden, drugi. I spotkaliśmy pod synagogą takiego człowieka, który sprzedawał pamiątki tak zwane pożydowskie, czyli menory i tego typu przedmioty. I zaczęliśmy z nim rozmawiać. Okazało się, że ten człowiek jest jakimś dziennikarzem z Warszawy, który ma w Kazimierzu dom i zapytał nas, czy zdajemy sobie sprawę z tego, że macewy wykorzystywano no, do różnych celów. On nam powiedział o kamieniu, który ma u siebie, który jego dzieci znalazły i który leżał kilka lat koło jego domu i dopiero jak słońce odpowiednio padało, zobaczyli, że tam są takie bardzo delikatne fragmenty, bardzo wytarte fragmenty hebrajskich inskrypcji. Dosłownie paręnaście minut później żona tego człowieka pokazała nam to koło. No i to był ten pierwszy moment. I wtedy mi się zupełnie otworzyło wszystko, no, że jasne, że byliśmy dwa dni wcześniej w Wolnicy, w której na wzgórzu szukaliśmy cmentarza przez dobrą godzinę. I nie udało nam się nic znaleźć. Dopiero jak wychodziliśmy, to jakoś tak stanąłem na czymś i nagle sobie taki moment, jak to krawężnik w środku lasu. I dopiero wtedy zobaczyłem, że to jest podmurówka. Jak zobaczyliśmy pierwszą podmurówkę, to po prostu zobaczyliśmy setki tych podmurówek. I właśnie dla mnie to było niesamowite i jest do dzisiaj, dlaczego wcześniej o tym jakby nie pomyślałem. Tak? Na wielu tych cmentarzach nie ma nagrobka, ani jednego, na wielu jest zaledwie kilka. No, nagrobki nie bez powodu wykonuje się z kamienia, bo to jest chyba jeden z najtrwalszych materiałów. Ale to pytanie mi wcześniej nie przyszło do głowy. Zresztą zatrzymała na kolanach książkę
Przemysława Burcharda, według której myśmy jeździli poza dotykach kultury żydowskiej na południu. I w tej książce jest masa informacji o tym, że tu jest, nie wiem, droga, tam jest budynek, tam są krawężniki i mimo iż tą książkę kilka razy wcześniej uważnie wertowałem z jedną i drugą stroną, to tych informacji nie czytałem. To jest dla mnie jakieś takie niesamowite pytanie, jak to jest możliwe, że to było tak totalnie. Wydaje mi się, że po prostu człowiek jest tak kompletnie nieprzygotowany, czy ja byłem tak kompletnie nieprzygotowany na taką informację, że po prostu nie czytam. Można to przeoczyć. W sensie, w jakiś sposób możemy. Ja chciałabym tu powiedzieć o Burchardzie i zanim zapytam Agnieszkę o coś więcej, o taki, o to, ile mamy cmentarzy tak naprawdę i co się z nimi stało, to znaczy, gdzie są te żydowskie groby, specjalnie pytaliśmy o groby, a nie tylko o nagrobki, bo nie tylko o nagrobki nam chodziło, ale przyznam, że przeglądając Burchardta, rzeczywiście teraz zauważam to, co o czym mówisz, ale większe wrażenie to robi, jak czytam to, co nam kiedyś przekazałeś, swoją bazę danych w Excelu, tabelkę za tabelką i jest na przykład taki, jest taka, Państwo sobie mogą wyobrazić tabelkę w Excelu, jest kolumna, w której jest cmentarz pierwszy, cmentarz drugi, ma cewy i są kolejno miejscowość po miejscowości wymienione na przykład na cmentarzu. Ogrody, zieleń miejska, zakład mleczarski, pole orne, zieleń miejska, park, wysypisko śmieci, zabudowania mieszkalne, stacja benzynowa, zabudowania mieszkalne, magazyny, zabudowania mieszkalne, park, szkoła, park, droga, zabudowania, boisko, zabudowania. I tak przez wiele, kilka stron do drogu z Excela. Co się stało z tymi cmentarzami? Czy rzeczywiście, czy w jakim one są stanie i kiedy to się stało? Czy tak jak ja kiedyś sądziłam, rzeczywiście wierząc w to wszystko, co było napisane Niemcem, czy kiedy to się działo? Przede wszystkim chciałam podziękować za zaproszenie. Cieszę się, że tu jestem. Więc trudno powiedzieć, trudno to umiejscowić w czasie. To jest proces, który trwał od samego końca wojny i niestety trwa do tej pory, ale z tego, co obserwujemy, to u nas w komisji przynajmniej, cmentarze są w coraz lepszej kondycji. Te, które przede wszystkim mówiąc o cmentarzach, należy sobie powiedzieć, czym jest cmentarz. Cmentarz w tradycji żydowskiej to nie jest tylko, to jest miejsce, nie musi być to miejsce zapełnione nagrobkami. Cmentarz nigdy nie przestaje być cmentarzem i nawet jeżeli na cmentarzu nie ma już ani jednej macewy, miejsce dalej jest uważane przez Żydów za cmentarz, to jest przede wszystkim. To jest jedna z tych kwestii spornych niejednokrotnie, z którymi my się spotykamy, że dla miejscowych władz, tudzież mieszkańców, miejsce, na którym nie ma nagrobków, przestaje być cmentarzem. Natomiast szczątki dalej tam są. Więc to jest pierwsza rzecz. Co się stało z nimi? No, po prostu zabrakło ludzi, którzy by się za nie wstawili, którzy by się poczuli odpowiedzialni za te miejsca. Cmentarze żydowskie są zapomniane, tak jak wszyscy wiemy. Zazwyczaj były lokowane na obrzeżach miast czy na obrzeżach wsi i tam też pozostały. Są omijane szerokim łukiem. Są zarośnięte, niejednokrotnie nie można znaleźć już nawet tego miejsca. Jest tak zarośnięte przez chaszcze, przez drzewa, przez krzaki. Ale nawet jeżeli trafia się taki cmentarz, w komisji cały czas jednak staramy się pamiętać o tych cmentarzach, które jednak znalazły swoich opiekunów, czyli miejscowych mieszkańców, którzy poczuli, że to jest część ich historii. Więc ja nie patrzyłam na to tak pesymistycznie. Czyli nie tylko przez pryzmat tej tabelki, bo właśnie, ale jeszcze dopytując, co komisja robi z takim miejscem, gdzie wiemy, że był cmentarz, stoi boisko, jest skład wapna albo... Każdy przypadek to jest indywidualna historia. Ale jeszcze wracając do tej tabelki, to bardzo ważne jest to, żeby pamiętać, że w prawie żydowskim najważniejsze są szczątki ludzkie, nawet jeżeli nie ma na nich nagrobka, to komisja rabiniczna przede wszystkim zajmuje się cmentarzami
Macewami zajmujemy się rzadziej. Oczywiście interweniujemy, staramy się interweniować. Niejednokrotnie są to sprawy beznadziejne, ale przy odrobinie dobrej woli można zainspirować czy burmistrza, czy wójta do zajęcia się takimi właśnie kamieniami nagrobnymi wykorzystanymi niezgodnie ze swoim przeznaczeniem. Dla nas najważniejszy jest cmentarz i te szczątki, które zostały w ziemi. To jest najważniejsza rzecz. Natomiast co robimy z cmentarzami, które są zabudowane czy zajęte? Staramy się, negocjujemy i to nie robimy tylko my absolutnie, bo jest dużo, przede wszystkim są gminy żydowskie, odtworzone gminy żydowskie, nie wiem, tam chyba jest ich 9 czy 10, już nie pamiętam. Jest Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego w Polsce, która też stara się i niejednokrotnie z sukcesami upamiętnia cmentarze i negocjuje za każdym razem indywidualnie z władzami miasta czy z właścicielami tego terenu, jak można by oznaczyć czy zaznaczyć historię tego miejsca. My interweniujemy wtedy, kiedy cmentarz jest rozkopywany, zabudowywany, szczątki są profanowane. Łukasz, powiedziałeś o pierwszym momencie. Co potem się stało? Bo zauważyłeś i to nie jest też tak, że każdy z nas jak coś zauważy, to potem następne kilka lat idzie tego tropem. No tak naprawdę ja w ogóle jak zacząłem jeździć po śladami cmentarzy żydowskich, chciałem coś z tego zrobić, nie chciałem robić sobie zdjęć do szuflady, tylko od samego początku myślałem o tym, że coś z tego będzie. Na początku myślałem, że to będą, nie wiem, jakieś takie klimatyczne zdjęcia z cmentarzy żydowskich, tylko że taki projekt już wtedy istniał, bo na początku lat 80. Monika Krajewska zrobiła coś takiego. Więc jakby stwierdziłem, że nie ma po co czegoś powielać tego tematu w ten sposób. No i jeździłem sobie tak dalej, szukając po prostu. Znaczy, miałem potrzeby. Może to się wydawać przewrotne, ale ja na tych cmentarzach żydowskich dosyć dobrze się czułem w takim sensie, że po prostu, nie wiem, jest zupełnie wyjątkowa atmosfera. Plus dla mnie było to chyba jedyne miejsce, gdzie można było poczuć obecność Żydów w Polsce. W tym sensie skali, na którą to miało miejsce przed II wojną światową. Zresztą to gdzieś kiedyś znalazłem taki cytat u Hrabala, który powiedział, że on dopiero na cmentarzach żydowskich zrozumiał, co się stało z wszystkimi Żydami Europy. I mi się wydaje, że gdzieś u mnie też to w ten sposób działało. Później sobie myślałem, że zrobię taki katalog cmentarzy żydowskich, że sfotografuję wszystkie, jak leci i po prostu zostawię takie wielkie dzieło. Tak jak było to, co pan Janek Jagielski zrobił na temat synagogi. Myślałem, że jest taka praca do wykonania z cmentarzami. Tylko że jak się okazało, że tych cmentarzy jest 1200 plus 400, które nie istnieją w obecnej granicach Polski, no to stwierdziłem, że to jest praca nie do wykonania dla jednej osoby. Chociaż jak patrzę na Niewinne oko nie istnieje, czyli książkę Wojtka Wilczyka, gdzie on dokumentuje synagogi i domy modlitwy, no to mówiłem Wojtkowi, że zaczynam się lepszy niż bo jednak ta robota była do wykonania. No, więc jakoś tak naprawdę, jak zobaczyłem tę pierwszą macewę, przebywałam na Żarno w Kazimierzu Dolnym, no to po prostu jakby już wtedy wiedziałem, że właściwie wydaje mi się, że to było od razu, wiedziałem, jaki będzie tytuł tego projektu i wiedziałem, jak to będzie wyglądało. Poczekaj, bo zobaczyłeś pierwszą, a już wiedziałeś, że będziesz miał cykliczny projekt. Skąd to oczywiście? Znaczy, no bo wiesz, bo jak zobaczyłem tą pierwszą, to sobie przypomniałem te wokołowice, to sobie przypomniałem te wszystkie nagrobki, których nie ma. To jakby był jeden element tej układanki, a drugi był taki, że wyjeżdżając z tegoż Kazimierza kilka godzin później, ten pan pod synagogą powiedział nam, że jednym z najczęstszych przypadków, o którym on słyszał, to jest taki przypadek, gdzie macewę kładzie się inskrypcjami do ziemi koło stóp i jak się czerpie wodę, odstawia wiadro, to po prostu taki jest sobie idealny, prosty kamień. I my wyjeżdżając z tego Kazimierza jechaliśmy, próbowałem znaleźć to miejsce, ale nie udało mi się, bo kilkukrotnie nie próbowałem.
problem znaleźć. Wyjeżdżaliśmy z Kazimierza i zobaczyliśmy po prostu, jakaś tam była prosty odcinek drogi, później droga skracała i na zakręcie stało stąd gospodarstwo, a na środku tego gospodarstwa stała studnia. No więc jak to zobaczyłem, zacząłem hamować. Kolega, który siedział obok, mówi: Łukasz, hamuj. Dziewczyny mówią, co wy robicie. Myśmy zatrzymali się faktycznie. Podeszliśmy do tej studni. Zobaczyliśmy, kamień widzieliśmy z daleka, że leży przed studnią. Zobaczyliśmy ten kamień, to nie była macewa. Natomiast jak wychodziliśmy z tego gospodarstwa, to było ogromne gospodarstwo, kilkadziesiąt metrów dalej pod płotem, z drugiej strony, tak porzucone pod płotem, zobaczyliśmy leżący kamień, tak dosłownie, no po prostu oparty o płot kamień, trochę zarośnięty trawą. Podeszliśmy do tego kamienia dosyć szybko. Odwróciliśmy ten kamień i oczywiście zobaczyliśmy to, czego się spodziewaliśmy. Czy to było żarno? Tak naprawdę wtedy myśleliśmy, że żarno. Teraz wiem, że to było, było to koło szyfierki. Po prostu przerobione z macewy pani Miriam, która zmarła w 1914 roku. Może powiedziałaś coś ważnego, bo mój projekt to było nie tylko zdjęcia, ale też staram się zidentyfikować, zwłaszcza tych, których pomniki nagrobne zostały użyte jako toczaki, czyli też koła szlifieńskie. Jakie znaczenie ma ta identyfikacja, to, że to pani Miriam zmarła w 1914? No, dla mnie to ma takie podstawowe znaczenie, że tak naprawdę Gross bardzo fajnie to opisał w Złotych Żniwach. On napisał, że ja jak czytając te Złote Żniwa, gdzieś już wcześniej miałem pomysł w ogóle na to, żeby tłumaczyć te inskrypcje. Na samym początku myślałem, że każdą jedną literkę, nawet jeżeli była tylko pojedyncza litera, będzie tłumaczyć. Natomiast w którymś momencie stwierdziłem, że faktycznie tylko te z toczaków, dlatego że to są najlepiej zachowane, największe fragmenty i jakby pod kątem, nie wiem, projektu typu wystawa, człowiek dla mnie jakoś to spójne musiał być, więc tłumaczyliśmy tylko inskrypcje z toczaków. Natomiast to, co było dla mnie bardzo ważne, to jest to, że ja bardzo często w którymś momencie już zapominałem, że to były nagrobki konkretne, że złapałem się na tym, że zapominam, że to są nagrobki konkretnych osób i po prostu już jeszcze i strzelam zdjęcie za zdjęciem, zdjęcie za zdjęciem i nagle mi się to w taką jedną masę zaczyna układać. I u Grossa przeczytałem coś takiego, że dla niego tym najbardziej takim zatrważającym elementem zagłady jest anonimowość zagłady. Czyli to, że mówimy o wielkich liczbach, kłócimy się tam, gdzie się kłócimy o wielkie liczby, a zapominamy, że za każdą jedną cyfrą stoi po prostu człowiek, który miał imię, który nie wiem, coś się robił, czymś się zajmował. Dlatego dla mnie to odczytanie inskrypcji też było takie bardzo ważne. To może, bo wspomniałeś, że na toczakach one są najlepiej zachowane, to od razu się pojawia pytanie, to co można zrobić z czyjegoś nagrobka? Co robiliśmy, czy robimy? Tak naprawdę to, no właśnie, to możemy wrócić też jeszcze do tego poprzedniego pytania, jak zapytałaś, skąd wiedziałeś, że będziesz miał więcej. Ja na początku myślałem, że znajdę, ja lubiłem zawsze siódemkami myśleć i dalej lubię, więc myślałem, że zrobię sobie po prostu, że znajdę 7 przykładów, będzie może po 3 zdjęcia na każdy przykład. I pierwsze 2 miałem bardzo szybko, kolejnych 5 długo nie udało mi się znaleźć, a potem zacząłem współpracować z Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, z Krzyszkiem Bielawskim, który teraz śled prowadzi, z panem Janem Jagielskim z Żydowskiego Instytutu Historycznego i nagle się okazało, że po prostu, że mam bazę danych, która ma kilkaset rekordów i właściwie w większości tych miejsc już po prostu nie pojechałem. A co wykonano? Bo nie, wszystko... bo może Państwo nie widzieli całej wystawy, więc żebyśmy mogli... Proszę się nie przyznawać. Proszę się nie przyznawać, ale my powiedzmy, co można zrobić z czyjegoś nagrobka? Tak naprawdę można zrobić, no właśnie w tej chwili ja, mi się wydaje, że odpowiedź jest bardzo prosta, wszystko co się robi z kamienia. Ja, nie wiem, widziałem krawężniki, chodniki, ulice, place wybrukowane macewami. Z przyjaciółmi
wtarliśmy taki nowy czasownik w języku polskim, wymacedować plac, budynki, fundamenty budynków, podproża, okiennice, nadokiennice, nie wiem, koła szyfierskie, nagrobek katolicki, nagrobek ewangelicki, nie wiem, klapę szamba, nie wiem, co jeszcze powinienem wymienić. Jaskownica. Abora. No, budynki, tak, budynki gospodarcze, to dla mnie to był w ogóle, to był dla mnie jeden z najbardziej przerażonych wychowek. Znaczy, no, z tym wychodkiem to jest pilnica. Dobrze, tak. Wyjaśnijcie, o co chodzi z wychodkiem. No, w Pilnicy jest budynek, który jest wybudowany z macew, część gospodarcza w całości, natomiast na części mieszkania jest wybudowana piwnica i fundamenty są wybudowane z macew. I w którymś momencie do jednej ze ścian obory, gdzie są widoczne inskrypcje, dobudowano wychodek. Więc jest wychodek, gdzie sobie można przeczytać inskrypcję. Czy zdarzyło się w komisji, koniecznie z cmentarza, odbierać telefony osób, które mówią na przykład odziedziczyłem gospodarstwo, albo znalazłem w piwnicy, albo w warsztacie ojca. Coś takiego, co mam zrobić? Bo znam taki przypadek, z mazowiecki przypadek, kiedy ktoś odniósł swojemu proboszczowi, bo powiedział, że znalazł to właśnie w odziedziczonym gospodarstwie. Czy do was ktoś taki się zgłasza? Tych telefonów aż tak dużo nie ma. Przede wszystkim zgłaszają się ci ludzie, którzy widzą nagrobki nie u siebie, tylko gdzieś na zewnątrz. Akurat tak się złożyło, że mieliśmy taką sytuację ostatnio gdzieś w Poznaniu, czy gdzieś niedaleko Poznania, dno rzeki, czy dno jakiegoś jeziora było włożone macewami i jakaś pani spostrzegawcza, która tam chyba chodzi na spacer z psem, zauważyła to i dała nam znać. Ale aż tak dużo takich telefonów jednak nie mamy, jeśli chodzi o macewy. Właśnie dlatego, że nie wiem dlaczego w sumie, ale zadaniem komisji rabinicznej to jest w sumie zadanie dla, nie wiem, dla konserwatorów zabytków, czy dla, no, na pewno nie jest to stricte działalność komisji. Ale jeżeli mówimy dzisiaj o grobach, tytułem naszego spotkania są groby żydowskie, to wydaje mi się, że przy tej okazji ja wykorzystam to jako okazję do tego, żeby powiedzieć nie tylko o cmentarzach, ale o tym, czym komisja teraz się w dużej mierze najbardziej zajmuje. Nie jest to wykorzystywanie? To też chcieliśmy pytać. To są groby masowe, czyli groby wojenne Żydów, rozsiane po całym kraju. Z tym teraz najwięcej mamy pracy. Dlatego, jak powiedziałam, cmentarze są w miarę dobrym stanie. Mają swoich właścicieli, to są najczęściej samorządy lokalne bądź Skarb Państwa. Niektóre cmentarze są odzyskiwane przez gminy żydowskie, ale jest to jednak mniejszość. Natomiast te sprawy, z którymi my teraz się borykamy najbardziej, to są groby masowe, czyli rozsiane po lasach, łąkach, ogródkach działkowych, rabatkach, gdzie tylko można. No najlepsze miejsca oczywiście do masowych mordów to były lasy. Ale jako że Polska, kraj rozwijający się, coraz więcej się buduje, więc takich historii też trafia do nas coraz więcej. Więc myślę, że cmentarze, owszem, ale przede wszystkim, że na pewno to, co się stało w tych przypadkach z macewami, to jest jakby symbol tego, co się dzieje w ogóle z pamięcią o Żydach, co się stało z pamięcią o Żydach polskich. Że zostali zapomnieni i jakby zupełnie wyrzuceni z wspólnej pamięci. I również fakt, że w ogóle historia Holokaustu w naszym, czy w moim odczuciu i tak jak pracujemy w komisji, bardzo dużo na ten temat rozmawiamy, to nie jest zwykła praca administracyjno-biurowa, że historia Holokaustu nie jest częścią historii Polski. Dlatego taka. Myślę, że nie jest tak postrzegana. Nie jest tak postrzegana, tak. Stąd właśnie niejednokrotnie to, z czym się my spotykamy, to jest podział na my i wy.
że to jest wasz cmentarz, a nie nasz, cokolwiek by to miało znaczyć. Nie jest to część naszego miasta. Nasz cmentarz to jest ten, tam nie wiem, katolicki, czy jakiś tam inny chrześcijański, wyznaniowy. Natomiast cmentarz żydowski nie jest w ogóle postrzegany jako część historii, więc nic dziwnego, że Macewy po prostu okazały się przydatne do czegoś innego, tak? Bo nie były postrzegane jako kamienie nagrobne naszych sąsiadów, tylko kamienie marnujące się gdzieś na łące. Chciałam wrócić potem do tego rozdzielenia nasz i wasz, zwłaszcza kiedy mówimy o grobach wojennych. Ale chciałam to... Dobrze, to ja chciałam tobie zadać pytanie. Chodzi mi o to, czy... No dobrze, jedziesz przez Polskę, znajdujesz miejsce, gdzie jest, był cmentarz, jest niewiele macew, albo nie ma ich w ogóle. Chcesz się dowiedzieć, co się stało z macewami stąd i czy nie ma ich gdzieś w pobliżu? No teraz pytanie, czy ludzie ci to powiedzą? I to od razu zaznaczę, że chyba ja, po tym, jak się poznaliśmy, to miałam takie doświadczenie, że kontynuując badania etnograficzne, zaczęłam dodawać to pytanie. I to, co mnie uderzyło, nie wiem, czy też miałeś takie doświadczenie, to było to, że kiedy przychodziłam i pytałam, a dlaczego nie ma nic na cmentarzu, gdzie się podziały te kamienie, to słyszałam odpowiedź. To znaczy, ludzie mi mówili, a tak, wybrakowali, a tak, i mówili, że to Polacy. To znaczy, nigdy wcześniej nie musiałam do głowy zadać tego pytania. A w momencie, kiedy je zadałam, to dostałam odpowiedź tak, jakby to była właśnie odpowiedź o to, z kim się chodziło do szkoły, albo każdy inny z naszych etnograficznych pytań. Przy czym oczywiście nikt mi nie pokazał, że ma na swoim podwórku, ale zdarzyło się, że kiedy docisnęłam, to pan zaprowadził mnie do bramy obok, rozejrzał się, powiedział, no dobrze, jakby co, to mnie uciekła kuja, a pani jest moja znajoma. Otworzyliśmy bramkę, weszliśmy i podeszliśmy do kupy kamieni, która pochodziła z kanta, który rozebrano, i tam te kamienie wszystkie miały, czy niektóre, część z nich miały inskrypcje. Czy przychodziłeś do ludzi, to oni ci po prostu mówili, tak, mam pod studnią Macewę, czyli czy to się, i to jest druga część tego pytania, czy to się wiąże ze wstydem? Czy tutaj nie ma wstydu, że używam nie katolickiego, ale żydowskiego nagrobka do czegoś takiego? Znaczy, wiesz, ja w ogóle jak gdzieś jechałem do jakiejś małej miejscowości, to po prostu wiedziałem o tym, że te Macewy tam są. To jest też tak, trochę tak, nie trafiałem może te informacje do komisji etnicznej, ale trafiałem na przykład do Żichu albo do Krzyśka Bielackiego, który prowadzi... Tam powinny trafić. Tak, znaczy ja, wiesz co, ja się z tobą zgadzam, się, że tą symboliczną rzecz, bo to Joanna Tokarska-Bakir powiedziała, napisała w tekście do albumu, który ukaże się za 2 miesiące, napisała takie świetne zdanie, że w sumie dla niej w tym projekcie nie chodzi o to w tym momencie już co my zrobiliśmy Macewą, tylko co Macewy mogą zrobić nam. To, no właśnie, to jest trochę tak. Czy ludzie mówią? Wiesz, że jak jedziesz, to wiesz, że jest Macewa. No właśnie, to jest tak, że ja po prostu jadę i jakby ja już wiem dokładnie, na jakie podwórko jadę, tak, i wiem, co tam jest, więc ja po prostu wjeżdżam i zaczynam rozmowę, pytam, czy mogę wykonać zdjęcia, opowiadam tą historię. Czasem jest tak, jak było w Karolinie koło Osięci, czyli trochę na północ i na zachód, gdzie zostałem uprzedzony, że gospodarz może być agresywny, i pan Mirek, który mi mówił o panu Krzyśku, mówi, tylko pan nie mówi, że wie pan ode mnie, bo my się już z Krzyśkiem nie przyjaźnimy. Ja mówię, no wie pan, ale ja 300 km od Warszawy, co mam powiedzieć, że właśnie wszedł. No nie pan powie, że on mojej żony. No i przez 300 km jadę w głowie z informacją, że gość jest agresywny, że ja muszę teraz wejść na jego podwórko, tak? Wchodzę na jego podwórko, bo to jest na dole, jest podwórko. Ja robię sprzętem takim dosyć starym, więc postawienie sprzętu wymaga chwili, poczekanie, aż zajdzie słońce za chmurki, też wymaga chwili, więc to nie jest tak, że przyjeżdżam, robię zdjęcie i uciekam, tylko przejeżdżam, jestem 5 godzin i wyjeżdżam. I no, wchodzę na podwórko i przez 3 godziny kombinuję sobie po drodze, czy przez 5 godzin jadąc w tamto miejsce, jak zacząć w ogóle rozmowę z tym człowiekiem. I podjeżdżam po prostu pod jego podwórko, zostawiam samochód, wychodzę, wstaję przed domem, widzę już tą macewę.
Nagle wyskakuje taki kundel, ja się panicznie boję psów i zaczyna na nich szczekać. Zapomniałem w ogóle, nie miałem zacząć rozmowę. Na to wychodzi gość, który jest potężny. Jest tak, żeby to źle zabrzmiało, ale nawet nie jak chłopa, taki po prostu bardzo postawny. Wielki... No i grasz. To i grasz, no właśnie, dokładnie tak wygląda. I z uśmiechem pyta, czy może mi jakoś pomóc. Na co ja, szczekający pies, facet o głowę wyższy ode mnie. Ja mówię, no właściwie tak. A o co panu chodzi? Chciałem zrobić zdjęcie pana podwórka, ale po co? Ja mówię, no wie pan, przecież wie pan, po co tutaj leży na grobach żydowskich. A skąd pan wie? Zrobię pana Mirka. Więc mówię, no od pana Mirka. Znaczy, ale on, myślę, że on wiedział, że czy nawet nie pamiętam, czy on zawsze tak wyważył. Jak no i ja mówię, no ale to po co to pan? Ja mu zaczynam tłumaczyć, to proszę robić zdjęcia. I tyle. Gdybym przyjechał na otwartej kamerze i zaczął z niego robić bandytę, to pewnie pogodził mu motyka. I myślę, że to jest chyba trochę tak właśnie z tą rozmową. Czy wstyd? Jak go zapytałem, czy nie uważa, że to jest nie w porządku, coś takiego, czy właściwie zadałem pytanie o wstyd, on powiedział, że nie, że jakby on się w ogóle, znaczy nie powiedział, że nie, on powiedział, że on się w ogóle nad tym nie zastanawiał. Więc ja mówię, chciałby pan, żeby po nagrobku pana dziadka ktoś gdzieś idzie w gospodarstwie obok deptał. I on wtedy powiedział, no nie, nigdy o tym nie myślałem, ale nie chciałbym. Myślę, że tak to jest, dlatego tak naprawdę dla mnie, kiedy ja się po to tym tematem zająłem, bo miałem nadzieję, że wystawa, która była 2 lata temu, wzniecie jakąś dyskusję, tak, że bo moim zdaniem ten problem wynika z tego, że pani chce coś powiedzieć, Suzanne. To jeszcze chwilę. Chwilę dokończymy i zadzwonimy pani, jeżeli to jest. Ja miałem nadzieję, że tak się stanie, tak, że będziemy sobie, że będzie wielka debata, że zastanowimy się, co robi z Macedonią, to, o czym rozmawialiśmy chwilę przed spotkaniem. Bo to nie jest takie, to nie jest wszystko takie super łatwe, natomiast moim zdaniem jest to do ustalenia. Jak ktoś znajdzie Macewę w swoim podwórku, to co powinien zrobić, tak? Zadzwonić, gdzie zadzwonić? Ludzie mają już tam że trzeba zadzwonić, no to gdzie zadzwonić? A jak już zadzwonią, to tam gdzie zadzwonią, to tam ci co z tym mają zrobić? Jak już wymyślą, że trzeba oddać Macewę na cmentarz, to super, tylko że w 400 miejscowościach tego cmentarza nie ma i co wtedy? Jak oddadzą na cmentarz, ale cmentarz jest nieogrodzony. Tych przypadków faktycznie jest coraz mniej, to też widzę, nie wiem, na przestrzeni tych 10 czy kilkunastu lat, jak się tym interesuje, ogromną zmianę. Ale co jeśli nie ma ogrodzenia? Na grobek ten, który widzieli Państwo na dole, prawda? Przecież on tutaj nie powinien stać, on nie powinien stać ani tutaj, ani jak zabierzemy z powrotem tą ekspozycję u mnie w jakimś magazynku, ani nie powinien być w muzeum. Powinien być na cmentarzu, w grobie. I co, damy do broku na cmentarz tą Macewę i pan Janek Jagielski może powiedzieć, co się stało w Przemyślu bodajże, tak? Gdzie namówił licealistę, żeby podobny kamień oddał na cmentarz i został zniszczony w ciągu tygodni bądź miesięcy. Ale mi się ciągle wydaje, że po prostu jakaś taka, to właśnie tu znowu wracamy do tego symbolu, moim zdaniem ten symbol jest dlatego tak bardzo ważny, bo to żebyśmy rozgłosili w tym tekście, a nie w tym tekście, bo również Jan Tomasz Gross napisał tekst do mojego albumu i on właśnie on tam też porusza ten wątek powrotu Macew na cmentarze, tego, że to tak naprawdę dla nas jest ważne.
tej symboli, że ja jakby rozumiem, od samego początku, że z punktu widzenia prawa żydowskiego tak naprawdę to, co ja robię w pewnym sensie nie ma znaczenia, bo to są tylko kamienie z hebrajskimi literami w tym momencie, jak one są już poza cmentarzem. Natomiast ja uważam, że dla Polaków to jest jakby to ma fundamentalne znaczenie, bo nie dość, że nie chcieliśmy najpierw wiedzieć, później nie chcieliśmy pamiętać, a jak Gross pisze w tekście, który wspomniałem, no po prostu nie płakaliśmy za tymi naszymi sąsiadami. I to jest taka krzywda, którą sami sobie wyrządzamy, że z kolei, tak jak nie wiem, w Amerykanie, no nie jesteśmy w stanie gdziekolwiek dalej pójść, tak do Europy, tak, ale tylko z naszymi umarłymi. Jeszcze coś chciałem powiedzieć, ale już sobie nie mam. Ja bym się chciała zacząć przy tym nasze, wasze i rzeczywiście, pani Agnieszka wywołała ten temat grobów i pamiętam, kiedy pierwszy raz o tym rozmawiałyśmy, to, co mnie poraziło w tym, co mówiliście, bo było nas mniej więcej wy w komisji, którzy się zajmujecie, że to wcale nie jest takie oczywiste, że jak wiecie, gdzie jest grób z czasów wojny, w lesie, czy na Miedzy, czy gdzieś, masowy grób, w różnych okolicznościach mogły się to nawet wydarzyć, to możecie pójść na przykład do jakiejś komisji takiej państwowej, która upamiętnia męczeństwo. Możecie, ale czy we wszystkich wypadkach ten poziom nasi wasi nie zadziała? Znaczy ja pamiętam, bo nie pamiętam dokładnych przykładów, ale w tej rozmowie przebijałeś takie sytuacje, kiedy się okazywało, że to nie jest sprawa upamiętnienia wojennego męczeństwa, ponieważ na przykład nie jesteśmy w stanie udowodnić, że na pewno to jest grob, chociaż cała okolica o tym mówi. Nie ma tego nigdzie w archiwie. Tak. Że tutaj jest tyle wątków różnych przy tej okazji, bo po pierwsze jest instytucja państwowa, która się zajmuje upamiętnianiem grobów masowych. To jest Rada Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa. Rada nie tylko upamiętnia groby jako takie, mogiły, ale również miejsca kaźni. Natomiast, ale ona, Rada mieści się w Warszawie, natomiast w terenie tak zwanym za groby wojenne odpowiedzialny jest wojewoda. Więc prowadzimy wiele takich spraw, które oddaliśmy jakby konkretnym urzędom wojewódzkim, ale niestety z całym szacunkiem dla urzędów wojewódzkich nie każda sprawa nadaje się dla urzędnika po prostu. Jeżeli dobry przykład takiej współpracy Komisji Rabinicznej i Urzędu Wojewódzkiego to jest przykład zeszłego roku, gdzie w Nartach, to jest gmina Kampinos, wojewoda mazowiecki ufundował upamiętnienie grobu masowego więźniów obozu pracy, który się znajdował w przysiłku Narty, a drugi obóz był w przysiłku Nomen Omen Piekło. Idealna nazwa na obóz pracy. I o grobie wiedzieliśmy już od jakiegoś czasu i oddaliśmy sprawę do prowadzenia wojewody. Sprawa się zakończyła pomyślnie, byliśmy na uroczystości. Parę osób tu obecnych było na tej uroczystości. Grób został upamiętniony, ogrodzony. Natomiast ja osobiście, akurat ja się tym zajmuję, tymi grobami masowymi. Są sprawy, których nie oddaję wojewodzie, to są przede wszystkim sprawy grobów na prywatnych posesjach, gdzie ludzie na przykład na prywatnych posesjach, na łąkach albo na polach, które są uprawiane, gdzie mamy na przykład taki teraz akurat przypadek, gdzie stary kawaler jest dzierżawcą łąki, na której jest grób, tam bodajże już nie pamiętam, 60 kobiet i dzieci żydowskich. I pole było cały czas uprawiane. I teraz my z nim próbujemy negocjować, żeby chociaż przestał to uprawiać. Więc to nie jest sprawa dla urzędnika, który niejednokrotnie widzi tylko paragrafy, przepisy i musi trzymać się zresztą ich, to jest jego obowiązek. Tutaj musimy negocjować, musimy polegać tylko na dobrej woli tej właśnie osoby. I czy się zgodzi na to, żeby na przykład nie uprawiać tej łąki, a potem może za rok zgodzi się, żeby to upamiętnić w jakiś sposób, albo za 2 lata zgodzi się, żeby w ogóle to ogrodzić. To jest wieloletni proces,
ale mówię Łukaszowi, jest tyle pracy, że brakuje nam rąk do pracy. I będziemy to robić w takim tempie, jak robimy, to nasze wnuki jeszcze będą to robić, a i też chyba nie skończą, więc tych spraw jest tak wiele, że nie jesteśmy w stanie nawet tego przeliczyć. Ale no, tak pytałaś o ten nasze i wasze, to bardzo często spotykamy się też z takim komentarzem czy propozycją, czyli możemy ich sobie wykopać, czyli przenieść na cmentarz albo gdzie tam sobie chcemy. Więc w judaizmie nie ma czegoś takiego jak ekshumacja. To jest tylko w wyjątkowych, bardzo, bardzo wyjątkowych sytuacjach. Rabini nie dopuszczają możliwości ekshumacji tylko dlatego, że komuś zawadza grób i szczątki. Ale paradoksalnie myślę, że to nawet dobrze, że tak jest, bo ten grób tam jest jak taki, może nie wyrzut sumienia, ale taki znak. Czy zmusza do pamiętania o tym, że na naszych łąkach, na naszych lasach, ci ludzie tam są, gdzieś się musieli podziać. Coś się musiało z nimi stać, leżą w jakiejś ziemi, nie wyparowali. I dobrze, że nie możemy ich ekshumować, bo wtedy by się znowu okazało, że zabraliśmy ich na nasz cmentarz. Czyli ten tekst, który często słyszymy. A oni tam jednak zostaną, miejmy nadzieję, że na zawsze. I jeżeli kiedyś tam stanie pomnik, to będzie przypominał. Nie tylko o tych konkretnych ludziach, bo to jest najważniejsze dla nas, żeby przywrócić im tożsamość. Szukamy imion, szukamy nazwisk, pseudonimów. Żydzi często, znaczy Polacy często nazywali Żydów swoich sąsiadów nie po imieniu, tylko jakimiś przekręconymi wersjami imienia. Nie przez złośliwość, tylko tak się akurat działo. Więc nawet tego szukamy, żeby przywrócić im tożsamość. Ja nawet już nie chodzi o nich, tylko właśnie chodzi o tych żyjących, którzy tam będą przychodzić, kolejne tam pokolenia ludzi, którzy tam będą mieszkać, i będą pamiętali o tym. Jak się nie da tak łatwo, na przykład to jest rechta, prawda? I to jest też, to są dwie rzeczy, to znaczy jak się nie da łatwo, ponieważ ktoś ma na środku podwórka w drodze do swojej stodoły, taki grób. I teraz też, czy warto, mówiłaś o negocjacjach, o tym, że to może zająć lata, ale czasem jak człowiek widzi właśnie oboje z matce, coś takiego, ma ochotę przycić. Znaczy czasem masz ochotę powiedzieć, no to musi być paragraf, tak? Może ja mogę, nie wiem, zawołać prawnika, czy... Są paragrafy, właśnie, ale tylko my nie chcemy ich używać, dlatego że wychodzimy z założenia, że jakiekolwiek upamiętnienie, które stanie w jakiejś miejscowości, w tym roku akurat udało nam się zrobić, ma 6, i to wszystko są maleńkie miejscowości, raczej wschodnia, ściana wschodnia tak zwana, tam jest najwięcej grobów. Chcemy, żeby to upamiętnienie było traktowane jako część krajobrazu. Można by było przecież przyjechać, postawić pomnik, zmówić tam jakąś modlitwę i wrócić sobie do Warszawy, ale to w ogóle się zmienia z celem. Te negocjacje, które prowadzi komisja, i przede wszystkim, które wprowadzi pan Niziński, tu muszę wspomnieć jego nazwisko, pan Zbigniew Niziński, który pracuje z naszą komisją już wiele lat, to jest człowiek, który pewnego dnia postanowił, że to jest to, czym będzie się zajmował, czyli szukał grobów, zaczął od cmentarzy, a skończył na grobach żydowskich, tych wojennych. On z nami współpracuje i to on przede wszystkim negocjuje z tymi ludźmi, jeździ do nich, to jest całe jego życie. Więc w tych negocjacjach wieloletnich niejednokrotnie, ostatnio skończyliśmy sprawę, która trwała 7 lat, ja pracuję tam 6 lat, więc zaczęła się jeszcze wcześniej, która trwała 7 lat, ale w końcu wszyscy, którzy są w takich miejscowościach ważni, czyli i burmistrz, i proboszcz, pojawili się na uroczystości, bo to jest najważniejsze, żeby jakby liderzy tych społeczności, żeby oni też uznali to za część krajobrazu i historii, bo właśnie tak jak mówisz Łukasz, że co z tego, że coś zawieziemy i to tam wstawimy i za chwilę ma być zniszczone, to nie o to chodzi. Ale jeśli chodzi o tą rechtę, no rechta, sprawa rechty jest trudna, bo ludzie mają grób masowy tuż przy wyjeździe ze swojej stodoły. Mają tam maszyny rolnicze i jest wyjątkowo niefortunnie ten grób położony, dlatego że żeby wyjechać z tej stodoły muszą zrobić łuk, a ciężko jest manewrować traktorem, domyślam się, czy kombajnem, oni tam mają takie maszyny. I
No a poza tym jest, to się oczywiście wiąże z tym, że zaraz na wsi powiedzą, że a ile za to dostaliście, a może to wy jesteście odpowiedzialni, chociaż akurat tam doskonale wiadomo, kto jest odpowiedzialny, czy kto zabijał. Tam chyba bynajmniej nie Niemcy. I oni czują się po prostu napiętnowani. Nie chcą być napiętnowani, nie chcą mieć drogowskazu, że tu na tej posesji znajduje się grób. Mi się wydaje, że za chwilę tam będą przyjeżdżać masy ludzi. Na pewno ktoś będzie chciał to zobaczyć, ale ja rozumiem ich, ich lęki. I był też artykuł, który właśnie bardzo nam popsuł szyki w Gazecie Wyborczej, zdaje się, czy w dużym formacie. Kiedy sprawa prawie już się kończyła, już nawet wymyśliliśmy, jak to zrobić, żeby nie musieli omijać tego grobu. No ale wszystko się cofnęło do początku, bo oni się wystraszyli, zniechęcili i się bardzo rozzłościli na nas. Więc sprawa jeszcze się ciągnie. I jeszcze na razie się nie zakończy. Ja jeszcze chciałam, żeby Łukasz, jeżeli mogę Cię zapytać o... To o tym wspomniałeś. Wiesz, że jedziesz pod rąkę. To jest ta konkretna nazwa, to jest tam toczak, czy płyta gdzieś przy studni, ale że jak robisz 5 godzin zdjęcia, no to na czymś podwórku, to musisz porozmawiać dłuższą chwilę z ludźmi i twój stosunek do nich, to znaczy właśnie mówiliśmy o tych negocjacjach, to przyjeżdżasz i jesteś na nich zły, przyjeżdżasz i jesteś na nich, nie wiem, przyjeżdżasz, masz obojętny stosunek, a potem wychodzi ktoś zupełnie miły i przyjemny, na przykład zaczyna rozumieć dlaczego. Jakie były te rozmowy? Co to dla ciebie znaczyło? To się tak naprawdę zmieniało, bo na początku było tak, że czy na samym początku wydawało mi się, że jest wszystko takie czarno-białe, tak? Ten ma cele na podwórku, jest antysemitą, najgorszym z najgorszych, tak? Ale właśnie po iluś takich rozmowach jakoś wydaje mi się, że to wszystko zaczyna nabierać odcieni szarości. Zresztą to jest trochę tak jak z fotografem czarno-białym. Wydaje nam się, że jest czarno-biało, a w fotografii czarno-białej nie chodzi ani o czarny, ani o biały. To są najgorsze dla fotografii czarno-białej. Tylko wszystko to, co jest między nimi. I wydaje mi się, że tutaj też było właśnie podobnie. Ale było tak, że pamiętam takie wyjazdy. To było tak, że jakby sporo czasu zajęło mi przygotowanie się do tego projektu. Czyli ja zdjęcia tak naprawdę już na taką skalę, że tak powiem, masową zaczęłam robić w 2008 roku. No, lata wcześniej jakby ten projekt ewoluował. Ale jak jeździłem, czasem jeździłem sam, czasem były takie wyjazdy, gdzie jechałem na przykład z przyjacielem. Mieliśmy takie tygodniowe wyjazdy. To było tak pod, nie wiem, drugim, trzecim dniu, że mieliśmy o tym przyjechać do takiej wioski. Po prostu powiedzieć ludziom, składać na tu na rynku, który ma cel pokazywać i pokazać na ludziom są. A z kolei jak wracaliśmy z tych wyjazdów, to chociaż Krzysztof, mój przyjaciel, który mówię, mieszka w Brukseli i przyjeżdża do Polski stosunkowo rzadko, no to najpierw nie mogliśmy się nagadać, a pod koniec tych wyjazdów nie mogliśmy na siebie patrzeć. Bo te 7-dniowe wyjazdy, wiem, że w tej chwili już bym ich nie powtarzał, bo one są naprawdę emocjonalnie dosyć mocno obciążone. Później było, mógłbym sprawić teraz na Krzysia, że trochę mam włosy jak wprowadzę. Ale później było tak, że jakby już właściwie zastanawiam się, w którym to był momencie, ale był taki moment, nie wiem, czy to był ten taki moment przełomowy, ale był taki moment w Grabowcu koło Zamościa, gdzie pani, starsza pani ma takie, nie jest to skarb, ale jakieś malutkie wzniesienie, ma dom postawiony, który w trakcie wojny został zajęty przez gestapo i do tego domu schody zrobiono z macew. I to są schody po prostu położone, macewy położone całe, macewy tak jak zostały wykopane. My widzimy zwykle taki gdzieś tam, nie wiem, metr, metr 20 tych macew, one mają jeszcze 50 cm albo metr, który jest wkopany w ziemię. Były całe te macewy po prostu idealnie z tymi blokami poustawione jako schody. No więc dla fotografa nie nada klatka. Natomiast pojechałem tam i wiedziałem, że syn tej pani miał dwie sprawy na prokuraturze za popełnienie faktycznie dziennikarzy
przedtem mówiłem o tej motyce, to niemalże tak to wyglądało. No i podjechałem pod ten dom, oczywiście widzę te schody, właśnie mógłbym, te schody są tak umiejscowione, że mógłbym spokojnie postawić aparat, 2 godziny być tam niezauważony, zrobić te zdjęcia, tylko że to nie jest moja metoda, jakby to mnie, takie podejście mnie nie interesuje. Więc poszedłem do tej pani i negocjowałem przez 3 godziny, w końcu po 3 godzinach pozwolono mi zrobić jedną rolkę filmu, jak robiłem te zdjęcia, to wiedziałem, bo jedna rolka w średnioformatowym aparacie to jest 8 zdjęć. Wiedziałem, że to jest po prostu... Właściwie wiedziałem, że nawet nie ma po co robić tych zdjęć. Wróciłem tam jakieś 2 lata później i znowu rozmawiałem z tą panią. Ta pani w tym czasie, 2 lata miała zawał, więc faktycznie mocno się postarzała, ale poznałem ją od razu. To mówi, to mi pan usiądzie tutaj na ławeczce i sobie porozmawiamy. I tak siedzieliśmy sobie na tej ławeczce i rozmawialiśmy. Gdzieś w tej pani zauważyłem swoją babcię i przez podobieństwo fizyczne zupełnie stwierdziłem, że jakby Jana w którymś momencie powiedziała, dobra, to niech pan zrobi sobie te zdjęcia. I ja wtedy powiedziałem, że właściwie tych zdjęć nie potrzebuję, bo ona mnie poprosiła, żebym w ogóle, żebym ich nie publikował, że ona już ma dosyć, że już jest stara, że co chwilę ktoś mi przyjeżdża, mówię, to przecież ona wypodobała. A z kolei jak burmistrz chciał coś z tym zrobić, to jakby to właśnie to był ten temat, tak? On nie wiedział, co z tym zrobić. I te schody tam dalej leżą. I czekają na kogoś, kto się tym zajmie. To właśnie prowokuje do tego moich ostatnich pytań. To znaczy tego, czy właśnie ile razy wymyślałeś scenariusz, co można z tym zrobić i do kogo pójść. I że, tak jak wspomniałeś wcześniej, to przekonanie, że jak się pokaże ludziom, to właśnie to będzie reakcja, to coś się stanie. Pamiętam okładkę dużego formatu, w którym był wywiad z tobą wtedy przed otwarciem wystawy i ta okładka była taka czerwona, tak? I mówiła o cmentarnych hienach. To znaczy wydawało się, że wszyscy zwrócą uwagę i że jak zwrócą, jak zobaczą zdjęcia, to nie wiem, pójdą, zrobią coś, ale to teraz... To właśnie, ale oprócz tego, fantazjowałeś na temat rozwiązań, sprawdzałeś, co można by było zrobić. Nie wiem, czy jest właśnie jakieś takie rady, które można dać takiemu burmistrzowi, czy komuś, kto to znajdzie, że może zrobić to i to. Tak, pewnie. Myśmy jeszcze przed wystawą, chwilę przed wystawą współpracowaliśmy, czyli Fundacja Artam, który wtedy szefem był Michael Urbaniak i który prowadził całe wszystkie kontakty właśnie ze Stowarzyszeniem Miserów Twórczych. Zastanawialiśmy się, co z tym zrobić. Mieliśmy jakiś taki pomysł, chcieliśmy stworzyć taką instrukcję, która miała swoją roboczą nazwę, co zrobić, jak się podejrz macewę. Czyli mieliśmy taki pomysł, żeby faktycznie wymyślić, co z tymi macewami robić, że tak właściwie ja poza działalnością fotograficzną prowadzę firmę konsultingową. Kiedyś zajmowałem się pisaniem procedur z systemu jakości ISO i to jest po prostu prosta procedura 7 punktów. No i tak naprawdę ja dalej uważam, że tak to było. To jest po prostu proste, tylko to jest to, o czym Agnieszka 2 razy o tym powiedziałaś. Jakby tak zacząłem liczyć. Dobra wola. I moim zdaniem pierwszy element, którego brakuje, to jest wiedza, drugi to jest poruszenie tej dobrej woli. Zresztą tak naprawdę, bo my teraz mówimy znowu tylko o tych złych przykładach, czy prawie tylko o tych złych przykładach. I o tym jest, tak, o tym jest mój projekt. Ale tych przykładów jest masa, tych dobrych przykładów jest też masa, jest dużo, bardzo dużo. Zuza bardzo dobrze o tym wie, bo prowadzi szkołę dialogu, gdzie jeżdżą, byli w kilkuset miejscowościach, kilkudziesięciu. Dobiliście do setki, no to tam jest już kilkaset, dobra. Ponad 100 szkół. Prowadząc fantastyczną, właśnie taką, nie chcę powiedzieć pracę, bo stwarza jakiś taki potrzebny dystans, ale ja ciągle myślę, że to jest naprawdę do zrobienia, to jest tylko kwestia dobrej woli. Jasne, rozumiem. Na przykład nasze doświadczenie było takie, które to przywołałeś, że pracowaliśmy w miejscowości, gdzie wiemy, że są maceny użytkowane w taki sposób i że wchodzimy tam właśnie dlatego, to wcale nie mieliśmy jasności co i wcale nie jest tak, że osiągnęliśmy jakiś efekt, który dotyczył tych macew, osiągnęliśmy efekt dotyczący młodzieży. To, co bardzo czytałam, to znaczy, że oni zaczynają to widzieć.
że zaczynają oceniać, zaczynają pisać, dlaczego władze miejskie wcześniej czegoś z tym nie zrobiły, jak można było do tego dopuścić. Ale wciąż to oni jakby nie są w stanie pójść sami tak krawężników czy tego. Nie, na pewno jeszcze, bo mają 15 lat, tak? Teraz mówią, dlaczego władze czegoś z tym nie zrobiły, to jest takie. A za chwilę zapytałem swoich ojców i dziadków, dlaczego jeszcze tego nie zrobili. I to jest to, co temat, co mogą nam zrobić, tak? Po prostu. I wydaje mi się, że tak będzie, bo chyba tak to gdzieś wygląda. Zresztą tak samo ten proces wybierania dotyczy tego, jak nawet jak rozmawiałem ze znajomymi o tym, co robię, to zawsze było właśnie zawsze na Bierbanie, to nie Polacy, to Niemcy. A jak już Polacy, to na pewno ci z wschodniej strony Polski. A jak się okazało, że na zachodzie też, no to jednak i tu, ale to już na pewno ci ze wsi. Bo na pewno w dużych miastach się to nie działo. Na przykład jeden z takich dla mnie ważnych rzeczy było, żeby pokazać, że to było jak Polska długa i szeroka z jednej strony, że działo się to i za czasów okupacji niemieckiej i długo po niej. I również to, że działo się to no właśnie w dużych miastach i ta kolejność, jak myślimy, jest w wioskach, w małych wioskach, ale również w miastach. Super to Sylwia Budnik powiedziała w Dzidzi, że nam miastowym to się wydaje, że jedwabne to wieś, a miasto to żywota. To nieprawda. Tak byśmy chcieli wiedzieć. Jest Park Szybowskiego w Warszawie, gdzie pan Jan Jagielski mógłby nam znacznie więcej opowiadać o tym, jak wygląda proces. Zdjęcia parku mogą zobaczyć przy tym. Tak, dokładnie. Tak, dokładnie. Dla mnie to było bardzo ważne, żeby pokazać, żeby nie inaczej nie pokazywałbym tego projektu, już wiedząc, jaka była skala tego zjawiska, gdybym nie miał na przykład z dużych miast. Więc nie ukrywam, że jak zobaczyłem zdjęcia pana Janka, już nie pamiętam, gdzie chyba u Aminy Cały w książce, to się po prostu cieszyłem, bo nagle jest Warszawa, tak, gdzie po prostu nie ma, jakby nie ma tego momentu już odejścia w tej chwili, tak, nie ma po prostu. Możemy sobie mówić, że tak, a to tam na wsi, oni tam nic z tym nie robią. Bo tutaj mamy przykład w Warszawie, gdzie zostały rozebrane krawężniki wykonane z macer. Zresztą już tak zupełnie na marginesie w trakcie II wojny światowej, tym samym co dyrektor tegoż ogrodu zoologicznego ukrywał Żydów, a kilka lat po wojnie w tym zoo macerami drukowano chodniki, czy wymacerowywano chodniki. Jest ten Park Szybowskiego wybudowany w latach 50., gdzie jest kilka tysięcy macew, z których wybudowano słupki, pergo i murki. Można pojechać, po prostu widać to. Właściwie można uciąć te murki przy ziemi i przenieść powrót na cmentarz Grybowski, który swoją drogą dla mnie jest największym i najbardziej przerażającym pomnikiem Holokaustu w ogóle, jak widziałem, gdzie widzi się poukładane półżyłe, nie przesadzę, jak powiem, setki tysięcy, prawda? Macew jedna koło drugiej. Przylegają jedna do drugiej, po prostu po horyzont. To pomnik Eisenmana w Berlinie to takie maleństwo i może inspirowane. Tak, zaraz dodam Państwu głos, ale jeszcze pytania o instrukcję. Bo tu mówię, że warto się coś proceduje. Jaki był pomysł na procedurę? Co się z tym robi? Wiesz, bo tu jakby to jest, tu jest kilka rzeczy właśnie trudnych, tak? Czyli na przykład do kogo z tym zadzwonić, tak? Jeżeli ktoś zadzwoni, to tak jak to tak też w firmie jest, tak? Że jak pracownik zgłosi, że jest jakiś problem, to zwykle wszyscy o tym problemie już wiedzą i na tym koniec, tak? Bo dalej jest potrzebne to działanie. Tutaj potrzebne byłoby też to działanie. Nie wiem, znalazłeś macewę, tutaj masz numer, pod który powinieneś się zadzwonić, zgłosić, ktoś to rejestruje i jak jedna osoba zgłosi i z tym się nic nie stanie, no to po prostu druga, trzecia już tego nie zrobi, bo widzą, a tamten dał znać i tyle, nic więcej się z tym nie stało. Zresztą, wiesz, gdyby to było takie proste, no to nie widzielibyśmy tej macewy na dole. To wymaga jednak działań, tak? I też to nie jest tak, ja też się z Tobą zgadzam, że to nie jest tak, że nagle zapakujemy do autobusu grupę robotników, zapłacimy im Warszawą
warszawską stawkę, poślemy ich na wschód Polski, ich tam wydobędą te obory, te macewsobory, przewiozą gdzieś tam. To nie o to chodzi, bo jakby no tu chodzi właśnie o tą refleksję, tak? I też, ja też jakby uważam, że pojechanie z Warszawy i zrobienie czegoś z Warszawy, to jakby w ogóle możemy z sobą robić. W idealnym świecie powinno być tak, że jeżeli ktoś ma pojedyncze macewy, to powinien po prostu odwieźć się na cmentarz. Nawet, ja znam taki przypadek. Prawda, nie musi tego nikomu mówić. Tak. Znam takie przypadki, bo sami tak instruowaliśmy ludzi, którzy do nas dzwonili, że to były pojedyncze kamienie nagrobne. Po prostu powinny zostać odwiezione na cmentarz. I jeszcze na szczęście, dzięki Bogu, jeżeli jest ogrodzony, to tym lepiej. Ale były też przypadki takie, kiedy akurat nie było komu się tym zająć, więc po prostu prosiliśmy tych ludzi, żeby zostawili je na cmentarzu, który wiemy, że gdzieś tam jest. Też wiadomo, że jest to ryzyko, ale potem z drugiej strony, jeżeli macew jest dużo, to jest pytanie właśnie, co z nimi zrobić, gdzie w ogóle je przechować. Jak jest bardzo dużo macew, to w wielu miejscach powstają lapidaria, ale to już są ogromne koszty. Nie zawsze te pieniądze są, nie zawsze jest sponsor, który jest gotowy za to zapłacić. No, ja na przykład też sama mam macewę w domu, kawałek macewy prawdopodobnie z Kałuszyna. Zadzwonił nam do komisji człowiek, który mieszka akurat, tak się złożyło, niedaleko mnie, w Mińsku Mazowieckim i powiedział, że ma taką macewę i co ma z nią zrobić. Więc powiedziałam mu, że po prostu przywiózł ją do domu, bo mieszkam niedaleko. Ja czekam, aż cmentarz w Kałuszynie będzie ogrodzony. Może nie powinnam tego mówić, ale no faktycznie jest u mnie ta macewa, ale wiem, że cmentarz ma być niedługo ogrodzony i upamiętniony, więc mam zamiar ją potem odwieźć tam. I tak powinno być, ale wiadomo, że są przypadki. No i najlepiej by było, gdyby towarzyszyła temu refleksja, bo przecież nie chodzi tylko o zwalenie kamieni na gdzieś tam w pole, tylko że już skoro stało się coś złego, no to idealnie by było wyciągnąć z tego jakieś wnioski. I tak mamy na przykład zamiar zrobić wkrótce w Krzepicach. W Krzepicach jest, nie wiem czy jedyny, ale jeden z niewielu chyba cmentarzy z żeliwnymi macewami. Łakomy konsek dla handlarzy złomu i na kilka z nich się połasili, ale jakiś tam czujny mieszkaniec Krzepic znalazł macewy na skupie złomu i macewy są na posterunku policji w Krzepicach. I teraz chcemy te macewy odebrać i przy okazji zrobić jakąś prelekcję w szkole, bo szkoła, zespół szkół podjął się opieki nad cmentarzem, więc wykorzystamy to, przekujemy to w jakiś sposób na coś dobrego. No i macewy wrócą na swoje miejsce. Chociaż nie, oczywiście nie na swoje miejsce, nie tam, gdzie leżą ci ich właściciele, tylko pewnie staną gdzieś na uboczu, bo to jest też bardzo ważne dla Żydów, żeby nie tworzyć fałszywego obrazu, czyli żeby nie stawiać macewy na grobach, a już broń Boże, żeby nie wbijać ich w ziemię, tylko najlepiej je położyć w trawie, bądź oprzeć o ogrodzenie. I tak, żeby nie tworzył się fałszywy obraz, że tu leży akurat ten, którego nazwisko czy tam imię jest na kamieniu nagrobnym. To tak już nawiasem zupełnie mówiąc. Może przyszedł czas oddać Państwu głos. Tak sobie myślę, jak mówisz, mówiłaś przedtem o tym, że nie ma tej jedności, jeśli chodzi o... jesteśmy my i wy, tak? To jest taki jeden moment, jak mi się wydaje, to pewnie pytanie bardziej do historyków, jest taki jeden moment, gdzie ofiary Holokaustu są naszymi ofiarami. To jest wtedy, jak mówimy, że w Polsce, gdzie wojny zginęły być Polaków, to jest ten jeden moment. Tylko nie dajemy przypadku, że mam trzy zdania, które wybieram. Zgodnie z jakimiś przepisami, że no po prostu rzeczywiście, jeżeli już jakaś jest macewa, z którą można coś zrobić, że tego nie regulują w żaden sposób żadne przepisy.
W Krzewicach na przykład było śledztwo, ale zostało umorzone. To jest pytanie w ogóle o dewastację cmentarzy, bo przecież one są mocno wydewastowane, więc śledztwa są. Tak mi się wydaje, że... No stop, to nie wiem, ale są, owszem, są dewastowane i są śledztwa prowadzone. Jaka jest wykrywalność tego, to trudno mi powiedzieć. Ostatnio mieliśmy taki przypadek w Częstochowie, ale to już dobrych parę lat temu, kiedy zostało skopany grób w poszukiwaniu czegoś tam. Oczywiście było śledztwo. Ja bardzo też myślałem o takich przypadkach, to się pewnie z czasem słyszałem, ale o sprawie pani jakieś napisy na mocy na to ja jeżdżąc widziałem to po prostu. Przy was. Myślę, że sobie jest. Tak, to tak, niejednokrotnie. Ja z takich, które pamiętam w Brzesku, wielki napis Dorkhaus na murze cmentarza żydowskiego. Ospowiedzmy to wszystkim Aron Dorkhausu. Znaczy, no nie wiem, jak Gwiazda Dawida zawieszona w tamtym rzeczy. Nawet nie chcę myśleć, jeśli teraz to problem mają zaraz sobie przypomnę po prostu dziesiątki. To jest naprawdę... Znaczy, no właśnie, to jest... Dla mnie to jest bardzo powszechne zjawisko. Jeżeli, czy pani jeszcze ma... Tak, nie, to tego, co mówisz, z wieloma osobami rozmawiałeś, prawda? Tak. Znaczy, no, wiesz, jak wchodziłem na część podwórko prywatne, to ja mam taki zwyczaj, że podchodzę i pytam, czy mogę zrobić zdjęcie czegoś podwórka. Więc z wszystkimi ludźmi z tych prywatnych po sesji rozmawiałem, ale pewnie stanie, że jak to jest, jak staje człowiek z aparatem, przykuwa uwagę i ludzie podchodzą i rozmawiają. Nie ma tych rozmów. Ale są napisane w książce. Ja część rozmów spisywałem, ale Zuza była, namawiała mnie na to, żeby to jakby włączyć do książki. Może w siódmym wydaniu, nie wiem, że... Nie wiem, ja... Wstyd się jest właśnie. No tak, pisać nie umiem. Tylko na tych zdjęcia. Wstyd za tych ludzi. Za tych ludzi. Nie, zamknijmy się w sobie coś. Bo bardzo mnie to zaciekawiło, jak teraz mówisz, i to już nie tak normalnie. I też tą narrację, którą ty wprowadzasz, ona jest taka, że na początku miałeś dużo agresji do tych ludzi, a potem nagle oni się stawali ludźmi. To jest dobry kawałek prawdy o tym wszystkim, mimo tej tragedii, która tu się wydarzyła. Ja z wielką chęcią czekam na siódme wydanie. Wiesz co, ja zapisywałem sobie, nie nagrywałem. W którymś momencie żałowałem, że nie nagrywałem w ogóle tych rozmów. Chociaż później stwierdziłem, że takie nagrywanie musiałoby się odbywać na otwartym mikrofonie, czy nie wiem, czy tak się to fachowo nazywa. W każdym razie osoba, która jest nagrywana, nie wie, znaczy na ukrytym mikrofonie. Dla mnie to jest nie okej po prostu. Więc ja zapisywałem te rozmowy. No po prostu jak ale czasem zaraz po samej rozmowie w trakcie zdjęć miałem taki określenie zapisać. Ja mam takie same doświadczenia w sprawie wstydu, czy tego, co budzi ten mikrofon. I ja przez pierwsze lata też zapisywałem, a potem zacząłem stawiać ten dyktafon i okazywało się, że on nam bardziej przeszkadza niż naszym rozmówcom. Im przeszkadza tak samo, jak na początku nam się wydaje, że nasze kamery im przeszkadza. Właśnie tak, jak to powiedziałeś, że sobie pomyślałem. Tak. To my to mamy w głowie, a nie nasi potencjalni bohaterowie. Tylko należy to już do jakichś organów, powiedzmy,
To ja myślę, że drugie pytanie to jest tak naprawdę pani pana. Bo to utknęło, po prostu ja bym mieszkanie w podali, więc... Jeszcze mówisz tak, jak gdyby nie znałaś naszego społeczeństwa. Bo posłuchaj, kiedy ja się dowiedziałem tutaj o tym, co się dzieje na Grochowie, no to pojechałem, żeby sam sprawdzić, no bardzo ładnie sprawdziłem i napisałem do urzędu Warszawa, Praga, Północ. Północ. No więc to było już 5 lat, czy ile, 7 lat, 8 lat. Wszystko było pięknie, tylko że oni powiedzieli, dobrze, wy se możecie to zabrać, ale musicie nam zrekultywować teren tego parku. Także to jest i tu jest to, co tutaj kolega mówił, że to jest nie nasze, to jest wasze. I tu jest ten smutny problem, cały czas jest ten smutny problem. My w ogóle, my tutaj dzisiaj mówiliśmy tylko o nagrobkach, no bo to jest kamień, to można przenieść, zobaczyć. Ale ostatnio Krzysztof na przykład zainteresował się różnymi rzeczami, które z fragmentów tory był robiony i jest używany w wielu, wielu miejscach. I taka, to wszyscy widzą, że to są litery jakieś hebrajskie. To ludzi nie denerwuje. I to jest coś przerażającego, no bo to jest ciągle, jednak mimo wszystko, ciągle nie nasze. Także tutaj jest ten problem, który jest, bo i ludzi, ty bardzo ładnie mówiłeś, że ich ludzi wstydzi. To jakoś dziwnie, bo jeżeli ja przychodzę i robię zdjęcie w Kraśniku, to ta pani podchodzi, mówi, niech pan poczeka, ja zaraz oczyszczę ten stopień do wejścia. Kraśniku jest stopień, to tak. Oczyszczone. Drugie wydanie to górowane. Wiesz, i wtedy, wiesz, to szczęka ci opada, no bo... Ja myślałem, że będzie jej wstyd, że mnie powie coś tego. Nie. W Grybowie, gdzie tam gdzieś musiałem zanocować, to tam przyszedł mąż i żona mówi, a wiesz, ten pan to tutaj robi zdjęcia na cmentarzach tego. A ty nie wiesz, przecież u mojej mamy w łazience ten mur, ten marmurowy kawałek, to jest przecież nagrobek. No i co wtedy? Stajesz. I to jest to. Władze prawie się nie interesują. Przecież gdy przyjedziesz do Przysuchy, to zobaczysz cały budynek przy straży pożarnej jest na nagrobku do dzisiaj. Do dzisiaj jest. Przecież to są wszystko rzeczy, które są cały czas. I co z tego, że ja na przykład że w izbicy tej lubelskiej, nazwijmy, kto to zrobił? Zrobiła, żeby rozebrać właśnie, no tak właściwie małe więzienie przy policji, areszt, ale to robiła i to też jest smutne dla nas. Ta filmowa ekipa z NRD, znaczy z Niemiec. Oczywiście zaprosili naszego rabina Szudrycha, żeby on tego... I przenoszono to na cmentarz, który jest tam 300 i 400 metrów. Obłożono akurat przy grobie Cadyka, który ja tam odbudowałem. I wszystko to się odbywa bardzo ładnie i wszyscy to słuchają, oglądają i wszyscy dalej odchodzą. Tutaj mówiła koleżanka o tym, co robi pan ten Niziński. Przecież to, co on nam opowiada, jak on się musi, on się zachowuje, mówi, że może nieetycznie, to znaczy na początku ma aparat i robi i nagrywa bez ich wiedzy.
ale później właśnie przechodzi do rozmów z tymi ludźmi i jak gdyby próbuje zmienić charakter tych ludzi. I to, co powiedziałeś, ostatnie ile się udało, właśnie 10 przynajmniej postawił. W zeszłym roku 6 postawił miejsc. I ludzie, jak gdyby ci miejscowi zaczynają to widzieć i uznawać. I najgorsze jest to, że kiedy dowiaduje się prasa. I ci ludzie są wtedy przerażeni, przestraszeni, że będą oskarżeni. Ale po prostu oni no, nie mają świadomości. Nie ma szkoły, nie ma księży. Jedyny ksiądz Lemański, który to robi u siebie, kiedy prowadzi swoich parafian do Treblinki, jest no, osaczony przez innych księży i biskupów. Przecież to nie jest, bo przecież musiała być jakaś edukacja, prawda? Jak wejść, podejść. Tego się prawie nie stosuje, bo to cały czas jest nie nasze. Właśnie ksiądz Lemański, jeżeli mogę przerwać, był tym proboszczem, do którego odniesiono toczak. Ja wiem. Chyba drugi toczak też. Tak. Znaczy, rzeczywiście potem jak zaczął mówić o Żydach jako naszych sąsiadach i o tej drodze do Treblinki, ludzi z tamtej parafii, z tej miejscowości, pojawili się ludzie, którzy jeden jego parafian, a jeden odesłany przez swojego proboszcza z sąsiedniej miejscowości, bo tamten powiedział, że jeżeli coś takiego, to do Lemańskiej. Tutaj koleżanka powiedziała o miejscowości, która jest no tutaj, no, jak to się nazywa? Nie, gdzie na kościele jest nagrobek, zaraz chcę powiedzieć. Kałuszynie. Wyobraźcie sobie, że może 20 lat temu ksiądz proboszcz znalazł jeden nagrobek kobiety jego i umieścił to przy wejściu do kościoła po lewej stronie i u góry napisał Kałuszyn. Już teraz będę zmyślał oczywiście, tam 12 tysięcy mieszkańców, 7 tysięcy Żydów, 4 tysiące tam Polaków. I do dzisiaj nikt tego nie naruszył. Ale nikt, tak jak Krzysztof tutaj walczy o to, nikt do dzisiaj nie udało się, żeby teren cmentarza ogrodzić. Miasto ciągle tego nie widzi. W szkole, w miejscowej szkole jest ile, Krzysztof, tam? Kilka nagrobków, prawda, z Kałuszyna jest. I ciągle nikt nic nie widzi. A przecież to jest ile? To się 60 km od Warszawy. W Warszawie też to, co mówiliśmy tutaj, ciągle się nie widzi. I dlatego no, też jest to takie... Zdechanie, że to ktoś inny się powinien... Ciągle ktoś inny, ale... Tutaj nie wiem, czy to są, była ta fundacja Bernd, chciała instrukcje rozprowadzać po... Tak, to Łukasz, fundacja, Stowarzyszenie Inicjatyw Zbiorczych M. Tak, chciała, żeby była instrukcja, co masz zrobić ze znalezioną maczewą, wiesz. No jednak to nie wypaliło. Do nas przedwczoraj ktoś zadzwonił, człowiek, który mówi, że u mnie jest maczewa, przyjedźcie po nią. On nie pyta się, gdzie jest najbliższe miejsce, gdzie on mógłby to zrobić, gdzie by to można dostać. Jego, on, to wy przyjedźcie. I to jest ten ciągły ten problem. I tu jest ten jest taki smutny problem, który jeżeli w ten sposób będzie, no, kto ma za to zapłacić? I kto to ma zapłacić? Pan Jan Niebieski nas przygnębił, ale może dojrzałem Państwu jakieś pytania jeszcze z naszych... Żeby odgnębić. A jeszcze pierwsze pytania, to dobrze. To, jeżeli ktoś z ja Państwa ma pytanie, to proszę podnieść rękę i pokazać, gdzie on znajdzie mikrofon, a ja pytania. Pierwsze pytanie było to, czy ktoś mi odmówił. Tak naprawdę z tych sytuacji było tak, że na początku często było tak, że nie prowadzili jakichś statystyk, z którego powiedzieć, ale były takie osoby, które mi odmawiały
Czasem było tak, że najpierw tak było na przykład w Końskich, pan, który jest właścicielem ogromnego budynku, który w całości w trakcie II wojny światowej został wybudowany z macew i z kamieni z ogrodzenia muru cmentarza. Ja jakby wiedziałem, że z nim będą problemy, więc byłem o wpół do 5 rano, czekałem na świt, żeby zrobić tam zdjęcia. To był jeden przypadek, gdzie miałem zdjęcia już zrobione wcześniej, rozmawiałem z matką tego pana. Ja na cały czas mi mówiłem, niech pan robi te zdjęcia, zanim wróci syn. Brakowało mi planu ogólnego, wróciłem do Koński i tak go nie zrobiłem, bo się okazało, że pan sobie wyobraził ten budynek płotem. W każdym razie murem takim, że już nie było widać macę. W każdym razie stwierdziłem, że tak jak brzesem to robię zdjęcia, przyszedł gość. Nie szarpaliśmy się, ale on mnie najpierw zaczął straszyć policją, potem jak zacząłem straszyć policją. Później stwierdziłem, że właściwie nie podjechałem 200 czy 250 km, żeby się straszyć policją, więc po prostu zacząłem z tym człowiekiem rozmawiać, a się zgodził na to, żeby wykonać zdjęcie. Jedyny przypadek, wydaje mi się, że to był jedyny, którego na umieszczenie, gdzie faktycznie ta odmowa była taka, że ja dalej nie chciałem drążyć, to była ta pani z Krawowca. A tak udało mi się wszystkim, tak mi się wydaje. I pamiętam, wydaje mi się, że były takie sytuacje, że nie udało mi się na przykład znaleźć macewy w jakiejś miejscowości, bo tak naprawdę zanim zacząłem otrzymywać te informacje właśnie od Krzyśka i od Jana, to taka metoda, którą ja w ogóle najbardziej lubiłem, tak, ona mi najbardziej odpowiadała, była taka metoda, jaką udało mi się zastosować w Kazimierzu Dolnym. Zresztą to w ogóle no, co znam zaraz to fantastyczne. No, mogę o tym powiedzieć. Dobra. Więc w Kazimierzu ja spędziłem 7 dni, czyli ja z żoną i z przyjacielem spędziliśmy 7 dni. I chodziliśmy po prostu, wiedzieliśmy, że coś tam jest i chodziliśmy od domu do domu, tamten ludzie mówili, a tamten może wiedzieć, tamten może wiedzieć, tamten może wiedzieć. I w końcu w samym Kazimierzu Dolnym poza ogrodzeniem murem boiska szkolnego, gdzie są macewy wmurowane już od lat, udało nam się jeszcze kilka znaleźć. I to była taka tak naprawdę najlepsza metoda. Zresztą w Kazimierz Dolny dla mnie to jest jakieś, tak jak Pilica, to jest ten dom zły dla mnie, gdzie jest ten wychodek i piwnica cały budynek, to Kazimierz jest dla mnie jakieś po prostu miasto, którego mnie jakoś się boję. Po prostu jest, znaczy jest, dla mnie to jest jakieś przerażające. Ja troszkę nie chcę pokazać, że teraz by nie było takiego przekonać, a to tutaj ten jeden Kazimierz, tak, gdyby pogrążyć jest wszędzie. W każdym razie w Kazimierzu w latach 50. na terenie cmentarza wybudowano boisko szkoły. Cmentarz schodził sobie na takiej górce, ucięto skarpę razem z, tak naprawdę z grobami. Wybudowano murek taki dosyć niewysoki dookoła tego cmentarza, tego boiska, zresztą częściowo z macew. Część tego muru jest murem, oryginalnym murem cmentarza. Ten mur ma w jednej z części gdzieś tam 1,5 metra wysokości i ponad tym murkiem w latach 70. widziałem zdjęcia, jeszcze był taki bardzo ładnie wymyślony taki skwerek dla młodzieży, żeby sobie dzieciaki mogły siedzieć na babeczkach. Po tych latach 70. ta skarpa zaczęła się obsypywać. Jak się zaczęła obsypywać, to do dzisiaj widać w tych uciętych fragmentach piaskowcowej góry, widać dęby. To są po prostu trumny. Są rzędy, trumnie, widać kości, widać cały szkielet, czaszka, kręgosłup, jednica. I to ja mam to na zdjęciach, tak, to widać. I rozmawialiśmy z dyrektorem szkoły. Najpierw to był jeden przypadek, to też trochę Agata opowiada na twoje pytanie. Najpierw kazał mi podpisać jakiś dokument, że nie będę publikował tych zdjęć w prasie, ale nie będę się w prasie. Później pozwolił mi robić zdjęcia. Myśmy do niego wrócili, zaczęliśmy z nim rozmawiać, bo tam się to w głowie nie mieściło, że dzieciaki z podstawówki biegają po tym boisku. To jest odległość, no,
tego się tam stąd. I rozmawiałem z tym dyrektorem, czy nie ma jakiegoś, czy on jakby nie ma z tym jakiegoś problemu. Wtedy on mówi, że tak, że cały czas właśnie piszą w prasie, że psy te kości porywają i ludzkie, bo czują, że to są kości ludzkie i roznoszą je po wsi. A przecież po 50 latach, czy po 70 latach psy już nie czują, że to są kości ludzkie. Putenas. Po prostu to było rozumienie tej sprawy tego kościa. I próbując jakby zrozumieć w ogóle, co siedzi w głowie tego człowieka, w którymś momencie jednemu z nas przyszło do głowy pytanie, a czy pan jest stąd? No tak, jestem stąd. To pan do której szkoły chodzi? No dobra. To był gość, który miał wtedy 40 kilka lat. Więc on to widział jako 70. Więc to pokazuje jakby ten proces, z tym pretekstem jest też tak strasznie ważny. Przecież nawet jeżeli nie chcieliby tych macer wyciągać z tego umu, kwestia jakości w ogóle ogromną kwestią. Zresztą Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego już zapewne również pisaliście pisma do kogo można było przed remontem murawy Polisyka. Jeśli chodzi o same te nagrobki od strony zewnętrznej, one zostały przez pana, który się opiekował tym boiskiem przez profesor Stróża czy pana konserwatora zamurowane. A można by przecież powiesić chociażby tabliczkę. To jest Kazimierz, tak? Który się tak bardzo szczerze swoje żydowskie gorzej. Przecież można coś na powiedzieć, można by przepuść na jakiś program edukacyjny. Forum Dialogu Między Narodami próbowało kilka lat temu. No, tak, gdzie znaliśmy. Aha. Natomiast zobaczyliśmy tutaj zdjęcie. Czyli jednak jakiś efekt. Czyli dwa lata temu próbowało forum zorganizować szkołę dialogu właśnie w Kazimierzu Dolnym, spotkać się z obrzędową. Dzisiaj, tak? To było dzisiaj, czy... Zmienił się dyrektor w szkole i sama szkoła się odezwała, żeby zrobić szkołę dialogu. W tej szkole? W tej szkole. Że nic nie możemy obiecać państwu, ale tam pojedziemy. To jest podstawówka, tam się to może... To jest zespół szkoły, tam jest też podstawówka. Wydaje mi się, że to jest podstawówka gimnazjum. Albo kończymy tym okulistycznym akcentem, albo masz jeszcze pytania, dlaczego... Jeśli mogę jeszcze jedno pytanie zadać. A jest jeszcze. Jeśli jeszcze mogę. Rzeczywiście było profesyjnie na koniec, bardzo smutno, prawda? Nie wiem, czy słuchacie mnie tak. Tam szczycie. Chyba działa w tej chwili już. Także było depresyjnie na koniec, ale to rzeczywiście był miły akcent, to co powiedziałeś teraz, Łukaszu. Natomiast rzeczywiście to jest temat bardzo trudny i smutny. Ja wręcz dojrzewam do twierdzenia, może zbyt śmiałego, że te cmentarze były bardziej zniszczone po wojnie, więcej zniszczonych, bardziej zniszczonych niż w czasie wojny. Wojna to były 4 lata, prawda? W tej chwili właściwie najczęściej mówi się, a nie ma cmentarza, zniszczyli Niemcy. Ale tak naprawdę nikt nie zadawał tych pytań, tych trudnych pytań, co się stało z tymi macewami, prawda? Że już jedziemy do Parysowa, Łukaszu, rozmawiamy z tym człowiekiem, który tam gdzieś mieszka obok i on opowiada, że po prostu Niemcy zabrali wyłącznie jakieś cenniejsze nagrobki, prawda? Natomiast całą resztę nabrali po prostu chłopi, zabrali jeszcze przed 1933 po likwidacji getta. Więc rzeczywiście to są tematy bardzo trudne, bardzo smutne. Natomiast bardzo pozytywne jest to, że właściwie w tej chwili myślę, że to jest bardziej działanie młodych ludzi, młodego pokolenia. Po prostu ci młodzi ludzie stwierdzają, że coś z tym trzeba zrobić. Rzeczywiście takich informacji o tym, że ktoś jakąś macewę gdzieś znalazł, na przykład właśnie na swojej posesji, u dziadka czy gdzieś, tych informacji jest coraz więcej. To jest też ogromna zasługa między innymi twojego projektu. Ty mówisz, że no, była wystawa, jakieś artykuły w prasie, ten projekt Instrukcji Powrotu Macewy, że to jednak się skończyło, że to nie ma efektu. Nie, to na pewno ma efekt w kwestii działań długofalowych, bo rzeczywiście na przykład wiesz, te macewy ludzie, oni może nie widzą ich w tej chwili, może już znajdą je za rok, za 2 lata, prawda, ale już wiedzą, że ten problem istnieje. Więc to jest rzeczywiście bardzo dobre i tutaj no,
ogromne jeszcze raz wyrazy uznania za to, że tym się zająłeś, bo to naprawdę będzie procentowało. I jeszcze też, tak mówiliśmy o tych nagrobkach, o czytowaniu, prawda, imion. To jest właśnie też bardzo ważne, żeby zdać sprawę z tego, że my to robimy tak naprawdę dla ludzi, że to są też nagrobki ludzi. Miałem takie sytuacje już nieraz, że na przykład jakiś nagrobek, gdzieś tam nawet znaleziony, gdzieś poza cmentarzem, prawda, on potrafił na przykład okazać się macewą kogoś, kogo przodkowie gdzieś tam żyją za oceanem i po prostu to jest dla nich bardzo ważne. Ostatnio na Białorusi byliśmy na cmentarzu miejscowości Lenin, myślę z profesorem Trzcińskim, podeszliśmy do ostatniej macewy, do właśnie tego pienika, to była macewa z drewna, nie drewnianego, była strasznie uszkodzona, zostało tylko parę literek i kiedy Andrzej zaczął odczytywać, on powiedział nagle, słuchaj, to jest chyba twój, czyli mojego znajomego, twój golon. I jak wysłałem do Kalifornii SMS-a, słuchaj, to jest chyba twoja ciotka, po prostu ten człowiek przez całą noc nie spał. Także naprawdę każdy taki nagrobek odnaleziony to jest ogromna wartość. Czy mógłbyś jeszcze powiedzieć o tej pani z Danii, która znalazła wujka w Izraelu przez... No tak. To powiedz. Znaczy, to była sytuacja, że na portalu Kirkuty było zdjęcie współczesnej macewy, nagrobka z lat chyba 80., 60. i któregoś dnia rano, pamiętam, otwierając skrzynkę mailową, jest mail od jakiejś kobiety. Widzę z tego pisania, że ona jest w szoku. Ona pisze, że to jest grób człowieka, który jest członkiem jej rodziny. Wszyscy myśleli, że on zginął w czasie wojny. Nie było o nim żadnej informacji. Okazało się nagle, że on przeżył wojnę, osiadł we Włocławku, tam sobie zamieszkał. Więc zresztą myślę, że tej kobiety było ogromne odkrycie, ogromne wzruszenie. Ale dzięki pewnej pani, która utrzymuje kontakty z diasporą włocławską właśnie w Izraelu, okazało się, że mogliśmy odnaleźć tego człowieka, Szmula Czarnego, rodzinę w Izraelu. Więc po paru miesiącach nastąpił reunion. Ta kobieta z Danii spotkała swoją rodzinę, prawda? Nie widzieli o sobie od kilkudziesięciu lat. Także to właśnie pokazuje, jak kawałek kamyka, prawda, jakimiś tam dziwnymi napisami dla niektórych niezrozumiałymi, może okazać się no, kluczem w historii rodzinnej. Mówimy o tym Krzysztof Bielawski, który również zajmował się cmentarzami żydowskimi. Zajmuje tak kilku tytułów, a to jest wirtualny sztab. Czy jeszcze jakieś pytania albo głosy? Musimy rozmawiać mikrofon, bo już mamy mało. Mam takie właśnie pytanie do Krzysztofa, trochę do Łukasza. Bo jak zastanawiam się, czy to jest twoje przekonanie, czy masz rzeczywiście przykłady tego, że coś się poprawiło, że ludzie korzystają z tej instrukcji i że nastąpiły jakieś powroty na cmentarz tych macew. Mam też pytanie do Łukasza, że ja pamiętam takie spotkanie w CSW przy okazji tej wystawy. Coś w tym czasie się wydarzyło, tak? Czy dotarło do ciebie jakieś mniej spektakularne, czy bardziej efekty? Czy dla mnie tak? To będzie taka trochę fałszywa nuta, na przykład dla mnie ta współpraca z nim wynikała z jakiejś takiej mojej potrzeby, żeby coś z tym dalej robić. Jak dla mnie jakby ten projekt nie jest zamknięty, projekt będzie zamknięty, coś się faktycznie stanie. To jest otwarty projekt, w którym jest miejsce dla wszystkich. I dla mnie jakby tym takim największym rozczarowaniem było to, że się faktycznie nic nie stało. Przede wszystkim zaraz po ukazaniu się tekstu w dużym formacie. Ja myślałem, że to jest takie miejsce, gdzie się prowadzi dyskusję, nie było żadnego celu. I to było dla mnie, to było dla mnie bardzo smutne. Ale ja sobie w ogóle mam kontra, więc nie jestem chyba narzekać, ale później były też takie pozytywne rzeczy, jakby gdzieś do jakiegoś momentu z tym wszystkim byłem. To już bardziej mówię o samym projekcie, byłem prawie że zupełnie sam.
ktoś się tam pojawiał. Nie chodzi mi o jakieś, nie no, że to zabrzmiało, tak, nie, jakby, bo miałem wsparcie bardzo wielu osób, tak, ale nie było czegoś takiego, żebym ja czuł, że coś się faktycznie dzieje. Miałem zawsze od samego początku, nie wiem, wsparcie profesora Tokarskiej-Bakir, miałem wsparcie Żichu zawsze, miałem wsparcie ze strony Krzyśka, jakby było ileś tam instytucji, które były tym zainteresowane. Ale na pewno takim ważnym dla mnie elementem było, jak się spotkałem z Forum Dialogu Między Narodami. To było dla mnie. No więc właśnie tak, więc właśnie dlatego mówię, że to jest taka trochę fałszywa nuta, ale nawet z drugiej strony, jeżeli tak jest, no to dlaczego mam o tym nie powiedzieć? No tak jest. Czy to, że była taka wystawa w Mińsku dokładnie rok temu, gdzie wreszcie był ten dla mnie bardzo ważny moment, gdzie to nie ja musiałem iść wszędzie. Ja, to znaczy nie ja, bo do CSW chodził Mike Urbaniak. Ale jakby to nie wychodziło ode mnie, tylko ktoś przyszedł i powiedział, słuchaj, chcę coś z tym dalej zrobić. I tak Muzeum Historii Żydów i Sztetl chcieli zrobić wystawę w Mińsku. I to, ale jeśli chodzi o taką zmianę, dostałem kilka informacji od ludzi, że tu jest Maceba, tam jest Maceba. Natomiast takiej ogromnej zmiany jakościowej no nie było jeszcze, tak? Ale ja myślę, że jakby, może, nie wiem, może jesteśmy na początku jakiejś takiej dyskusji, chociażby dyskusja o pokłosiu, tak, która znowu tam po prostu tak polaryzuje, jak polaryzowali sąsiedzi, może trochę mniej, pewnie mniej. No ale jednak pojawia się, to w temacie pojawia. Jak się nie ma celu, bo to też jest to. Jak się może nie dać zobaczyć na dużo nadmiany problem, o którym nie mógł, to się nie przebił wcześniej. Znaczy w ogóle to nie tylko, że na ekranie pojawił na celu, tylko po raz pierwszy został poruszony temat żydowski w kontekście niemalże dzisiejszym, tak? To jest pierwszy taki film, mamy dużo filmów o Holokauście, lepsze, gorsze, ale jest ich sporo, natomiast jego umiejscowienie tego już w dzisiejszości, w teraźniejszości to jest pierwsze takie na gdzie poszli ludzie, pewnie poszło masa ludzi tylko dlatego, że Pasikowski nakręcił ten film. Żałuję, że reklamowano go jako thriller, a nie thriller Pasikowskiego, zamiast mówić, że to jest po prostu kolejny film autora psów, bo poszło dwa razy więcej ludzi. Może twoja wystawa powinna bardziej podróżować. Z przyjemnością. To nie jest propozycja, by musisz coś w tej sprawie zrobić. No, tak. To nie, czy Łukasz musi, Łukasz zrobił wystawę. Znaczy nie, ja chcę, tak. Ja jakby chcę, tylko teraz jakby ostatni rok to jest praca nad książką. Książka będzie za półtora miesiąca, 6 marca, premiera. Więc jakby to jest też dla mnie ważne. Ale chciałbym pokazać tą wystawę również i w większej ilości miejsc w Polsce, jak również no, poza Polską. Dziękujemy Państwu, zwłaszcza Państwu, którzy się z nami rozmawiali tutaj, ale też Państwu, że przyszli w taką Śnieżycę. I tak jak mówiłam, to jest pierwsze spotkanie z cyklu, więc rozpoczynamy cykl spotkań, które Forum Dialogu i Państwo Miasto organizują wspólnie. I zapraszamy już teraz na kolejne 21 lutego, czwartek, również 18. I będziemy rozmawiać trochę o tym, o czym Łukasz skończył, to znaczy będziemy mówić o pokłosiu, a właściwie bardziej o jego rzeczywistych bohaterach, to znaczy takich ludziach, którzy zrobili coś podobnego, co bohaterowie pokłosia, tylko w swoich miejscowościach i o tym, jaką cenę się za to płaci. Dziękuję bardzo. Dziękuję.